Społeczność Kryptowalut Wielkiej Brytanii reaguje na nadchodzące CBDC i wprowadzenie cyfrowego funta. Ministerstwo Gospodarki i Finansów rządu Wielkiej Brytanii, Ministerstwo Skarbu Jego Królewskiej Mości poszukuje szefa banku centralnego do spraw cyfrowej waluty CBDC, który poprowadzi rozwój cyfrowego funta. Praca opisana jest jako ważna, złożona i będzie wymagać szerokiego zaangażowania w całym ministerstwie skarbu i poza nim. Trzeba się zaaplikować. Dennis Scott, dyrektor generalny Coin Corner powiedział, że CBDC może nie mieć rzeczywistego zastosowania w świecie codziennym, tak jak my to widzimy. W dalszej części artykułu możemy przeczytać jeszcze kilka innych opinii i wątpliwości na temat brytyjskiego funta cyfrowego oraz pomysłu CBDC w Wielkiej Brytanii. Linki do artykułów na moim YouTubie. Tymczasem dwa dni temu Ripple organizowało panel właśnie na temat cyfrowego funta. W czwartek 26 stycznia James Wallace, wiceprezes do spraw zaangażowania banków centralnych i CBDC w Ripple, wygłosił przemówienie na seminarium internetowym poświęconym potencjalnym przypadkom użycia i korzyści płynących z cyfrowego funta. Jeszcze nie widziałem tego panelu, ale na pewno zobaczę i jeżeli będzie tam coś ciekawego, przekażę Wam to w skrócie. Pozdrawiam.